Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Polska dziś mówi, pyta panią DJ Wikę. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam serdecznie państwa. Pani Wiko, w ostatnich rozmowach żeśmy rozmawiali o tym, jak to się zaczęło, o tym, gdzie pani gra, gdzie panią można podziwiać, usłyszeć. Natomiast ja chciałbym zapytać o stronę techniczną. Przecież to jest potrzebny sprzęt, tak? Miksery, ciężki. Inne urządzenia, ciężki. Z panią jakiś sztab ludzi współpracuje? To znaczy, sprzęt mam, bo zaczęłam oczywiście grać barwy na normalnych, na odtwarzaczach, prawda? A teraz no, jest komputer, no muszę mieć komputer, prawda? Laptop. Do tego mam mikser, mam dwa miksery, mam Gemini, to jest taki dość duży, to jest bardzo ciężki, jeżeli gdzieś jadę, to ja go nie wożę. Ale mam jeszcze mikser Newmark. Także to on jest taki właśnie, że no, ja wiem, no taki. A czym się różni Gemini od tego? No, różni się no, na pewno klasą, prawda, na Gemini jest więcej. A jak się przekłada to na pani pracę? No, to nie, no bo to wolę nawet na tym mniejszym, bo dlatego, że mniej skomplikowany, prawda, nie muszę mieć takich różnych, powiedziałabym, sztuczek technicznych, bo to mi nawet przeszkadza, prawda. A zdarzają się wpadki jakieś, że nagle cisza, nie ma muzyki? Zdarzają się na przykład wpadki tego typu, że klika pan na, prawda, muzykę w laptopie, jakąś tam na playlistę, a laptop się zastopuje, prawda? No to się szybko bierze, prawda, z tego, na odtwarzaczu od razu, żeby nie było widać, że coś tam. Dlatego gram z trzech źródeł. Bo dlatego, że w tym mikserze są dwie płyty, bo ja gram z płyt, a z kolei w laptopie jest muzyka, prawda, którą na wszelki wypadek to tu i tu. A no czasami no się tak zdarza, że tu się zapchtuje, tam się zastępuje. Ale jak gramy we dwoje, to ten drugi pilnuje, prawda. I nie ma, bo zazwyczaj takie duże imprezy to gramy z kolegą. Bo to jest jednak kwestia również przemieszczenia. Sprzęt jest dość ciężki, bo ja muszę wieźć płyty, muszę wieźć, prawda, mikser, muszę ze sobą mieć laptop. No, czyli już są trzy walizki, prawda? Nie duże, ale no są. Także jeżeli gdzieś jedziemy, to jedziemy z kolegą razem, on ma samochód, prawda? To tak się przemieszczamy. Dla kogo pani gra? Czy to są tylko imprezy klubowe? Czy na przykład jeśli bym zadzwonił i powiedział, moja córka ma 18, chcę, żeby DJ Wika u niej poprowadziła gram. Imprezę? No gram, no w zależności od tego. Grałam teraz na 70. urodzinach pewnego pana ministra. Grałam na weselu pewnego pana takiego doktora, który przychodził na imprezy pod Teatr Komedia na Żoliborzu. Bo tam są takie imprezy, prawda, pod tym i spodobała się taka muzyka. Ja wiem, że na weselach zazwyczaj nie grywam, bo nie znam tych wszystkich, prawda, ceremonii takich. A nie, bo on sobie nie życzy takich ceremonii, tylko życzy sobie takie właśnie lata 60., lata, prawda, 70., takie właśnie przeplatane. No to tak, no to była taka impreza na plaży, nad jeziorem. Jak do pani można dotrzeć? Proszę? Jak do pani można dotrzeć, żeby na przykład się umówić na jakąś imprezę? Ja nigdzie nie proponuję, to znaczy do mnie przysyłają zawsze jakieś zaproszenia. Grałam w Londynie, grałam w Budapeszcie, grałam w Paryżu, grałam teraz jadę do Moskwy, grałam w Berlinie. A w Polsce grywam bardzo dużo w różnych miastach, grałam dla seniorów, grałam dla Orkiestry Świątecznej Pomocy, grałam również dla Szlachetnej Paczki, dla schroniska, dla zwierząt, prawda, bardzo kocham zwierzęta, więc to są takie charytatywne, prawda, imprezy. No i grałam na eventach różnych, to w zależności od tego, muzykę się dostosowuje do tego, komu się gra. Tak. A jeśli chcemy się z panią skontaktować... A byłam nawet zaproszona do Stanów. Tak? Tak. Miałam zaproszenie na poprowadzenie balu takiego w zeszłym roku. W tym 17. balu sylwestrowego. Tylko, że ja przemoc do Stanów to jest
W jedną stronę to jest 11 godzin, prawda? To na 2-3 dni to jest kwestia, tak mówiąc, prawda, nie jestem taką gwiazdą, dla mnie to jest bardzo duży zaproszenie na przykład na okres 2 tygodni, żeby grać dla Polonii, prawda? To człowiek zupełnie inaczej, bo wtedy ja mogę zarobić na siebie i wrócić, prawda? A tak to nie patrzę z punktu widzenia gwiazdy i to są pewne ograniczenia, prawda? To nie jest tak. Ale gram bardzo dużo w Polsce, mam dużo zaproszeń, zresztą słyszałam. Jeśli chcemy się skontaktować z Panią, to gdzie? Poprzez media społecznościowe? Jest na Facebooku, prawda, jestem w internecie, mam swoją stronę w internecie, mam swój fanpage, mam na Facebooku, na Prish, prawda. Potem wydaje mi się, że zawsze można, jak się kliknie Day od Wika, to tam od razu wyskoczy. A kto obsługuje Pani te media społecznościowe? Sama wszystko, proszę Pana, sama się obsługuje tak, jak potrafię. Jak potrafię, nawet komórkę, prawda, dotykową, no zresztą wszystkie te nowości staram się w jakiś sposób poznać, w jakiś sposób, prawda, je opanować. Na tyle, ja jeszcze jedno robię, ja robię test na siebie, na sobie. To znaczy robię test, może kiedyś to napiszę jeszcze, prawda, zobaczę, jak z wiekiem postępuje na przykład pewne spowolnienie, prawda. Jak, od czego się zaczyna? To jakaś powieka opada, najpierw jedno oko, potem patrzę drugie oko, prawda, opada. No ale staram się po prostu nie ingerować w moje, prawda, jak gdyby przemijanie. Staram się być w sposób tak, jak mi natura dała, tak sobie, prawda, zatrzymuję. Aczkolwiek przestrzegam pewnych rzeczy. Nie jadę tłuszczów, nie palę, nie piję, prawda, alkoholi żadnych, no, nigdy nie paliłam papierosów. No i na sobie sprawdza moją wytrzymałość, jak długo. Na razie jeszcze, prawda, grając nos, no, wracając, tak jak dzisiaj wróciłam przed 4 rano, to muszę przespać te 6 godzin. No nie mogłam przespać 6, bo byłam umówiona, prawda, na godzinę tą, 10:30, więc musiałam przespać 3 godziny. To było za mało stanowczo, ale muszę odpocząć, muszę się potem zregenerować, 2-3 dni muszę mieć luzu, prawda? No bo to są takie wyzwania, ale nie przeciążać. Czyli po prostu staram się wykorzystać ten potencjał, powiedziałabym, genetyczny, jaki mam, ale jednocześnie rozsądnie jak gdyby gospodarzyć tą energią, którą mam. Tego Pani życzymy z całego serca i przede wszystkim... A, jeszcze mam jedno. Jedno z miast w Warszawie, w Polsce, chcę zrobić mi 80-lecie moich urodzin. To już mnie zaskoczyli. To jedno jest takie miasto, tam się odbywają tradycyjne targi piwa. I oni właśnie przyszli z takim pomysłem, żeby zrobić mi takie wielkie, prawda, 80-lecie moich urodzin. Zapraszając oczywiście DJ, młodych, różnych, no przy okazji na pewno chcą wypromować miasto, bo inaczej to tego nie można nazwać, prawda, ale gest niespotykany, prawda, niespotykany, żeby po prostu kogoś, kto nie jest ani jakimś tam bohaterem, ani politykiem, ani jakimś wielkim profesorem, tylko zwykłym człowiekiem, zwykłym emerytem, prawda, robić mu urodziny. Pięknie. Nierzadko ci zwykli emeryci, ludzie robią bardzo dobrą robotę dla wszystkich. Bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Starość górą. Moim i Państwa gościem była DJ Wika. Dziękuję bardzo.